Z bohaterką dzisiejszego odcinka jest trochę tak jak z żoną po operacji plastycznej. Jedni powiedzą, że to zupełnie nowa, odmieniona żona, a inni powiedzą, że to tylko lifting, pizz na wodę, fotomontaż i to nadal ta sama wredna baba, tylko może trochę ładniejsza. Sprawdzimy, jak to jest na przykładzie Tesli 3. Zmieniła się z wyglądu, to jest pewne. A czy jest ładniejsza? No to zależy, czy bardziej gustujecie w Melisie McCarthy, czy bardziej może w Reese Witherspoon. No, pewne jest to, że jest rzeczywiście bardziej wymuskana, tak bym powiedział. Ta przypomina żabę z przodu. Tutaj mamy zupełnie nowe już reflektory. Niemniej na przykład maska pozostała kompletnie niezmieniona. Inny jest ten też całkowicie przedni zderzak. I o ile większość producentów twierdzi, że te deflektory, czyli wloty powietrza, miały poprawiać aerodynamikę, to Tesla stwierdziła, że nie. Deflektory już nie poprawiają aerodynamiki, więc zmieniła tutaj, mamy dużo więcej gładkich powierzchni, dużo mniej załamań, pozbawiono nowy model całkowicie tych wlotów powietrza. Zmieniono tutaj troszkę wejście powietrza do chłodnicy, i rzeczywiście pas ten przedni taki tutaj wydaje się płynniejszy. I to jest w zasadzie jedyna zmiana z przodu. Reflektory i zderzaki, maska tak jak powiedziałem, została ta sama. Nawet to przetłoczenie tutaj nad reflektorami jest identyczne, choć oczywiście błotnik trzeba było zmienić ze względu na same światła. Podobno obniżono też ten zderzak. Zobaczmy, ile było w poprzedniku. 21 cm, a tutaj jest ile? A tutaj jest 20 centymetrów. 21 centymetrów. Gdzieś wyczytałem w jakiejś informacji prasowej, że obniżono też zderzak. Natomiast niestety pomiary tego nie potwierdzają, bo i tu mamy 21 cm i tu 21 cm dokładnie. Od spodu tam wszystko wygląda dokładnie tak samo. Niemniej Tesla chwali się, że dzięki zmianom w tym zderzaku osiągnięto znacznie lepszy współczynnik oporu powietrza, ponieważ w poprzedniku to było 225 tysięcznych, a tutaj to już jest 219 tysięcznych. Ma to mieć duże znaczenie dla zasięgu, bo przynajmniej według WLTP ten model przejeżdża około 10-11% więcej kilometrów niż poprzednia wersja, choć jeżeli chodzi o silnik i o baterię, to jest to dokładnie to samo. Z innych poważnych zmian stylistycznych to zobaczcie. Kamerki tutaj są dokładnie takie same, tutaj w tych małych płetwach, ale o ile tutaj to przetłoczenie jest tylko na błotniku, to tutaj już zachodzi na drzwi, o tak, delikatnie w ten sposób. Poza tym całe drzwi są identycznie, ale jak sobie jebie drzwiami w coś, albo ktoś wam jebie w drzwi, to niestety nie będziecie mogli zamontować tutaj drzwi ze starej Tesli 3, bo nie będą pasowały przez ten kawałek 5-centymetrowy, przez to przetłoczenie. Natomiast same kamery podobno są zupełnie inne. Ona ma 9 kamer dookoła samochodu i poznać można inność tych kamer po tym, że ta ma taki czerwonawy w środku odblask. Jak patrzycie na nią, to widać delikatnie czerwone. W starej tutaj tego nie widać. I że o ile za dnia różnicy w tych kamerach kompletnie nie widać, to widać faktycznie nocą. One są jaśniejsze, lepiej odwzorowują kolory i po prostu lepiej w nich widać. Natomiast nadal te 9 kamer ma sporo wad. Po pierwsze, jak się za***ą brudem, to nic kompletnie nie widać. Po drugie, pomimo, że jest ich 9, bo tak, tutaj mamy jedną, tu mamy drugą, po drugiej stronie dwie kolejne, tutaj 3, jedną z przodu, tu jedną z tyłu tam, pomimo, że ich tyle jest, to nadal nie ma widoku 360 stopni. Jak cofacie, to widzicie obraz wyłącznie z kamer tych tutaj, bocznych, na błotnikach i z kamery tylnej, nie ma rzutu z góry, nie możecie włączyć sobie jadąc do przodu przedniej kamery. W dodatku nadal nie ma ultradźwiękowych czujników parkowania ani z przodu, ani z tyłu, tylko polega samochód wyłącznie na tych kamerach i teoretycznie mierzy odległość do przeszkód dzięki tym kamerom. I niestety działa to fatalnie. O, takie są tego efekty. Żona uwierzyła, że ma supermoc polegającą na przenikaniu Teslą przez przeszkody. Jeszcze, żeby było tak, że ten samochód rzeczywiście wykryje przeszkodę i sam się zatrzyma. Tak jak to jest choćby w BMW, w Toyotach, w Lexusach. One jak wykryją przeszkodę, to po prostu same hamują. A tutaj nie dość, że nie pokazuje, nie odzwierciedla dobrze tej odległości, to jeszcze nie potrafi zahamować, tylko po prostu walicie albo przodem, albo tyłem, albo bokiem w każdą przeszkodę. Przy okazji liftingu, albo jak niektórzy powiedzą, przy wprowadzeniu nowej trójki zmieniono również felgi, a raczej felgi razem z kołpakami.
Rozmiar pozostał ten sam, to nadal jest 18 cali albo 19 cali, jeżeli dopłacicie chyba 8000 zł. W naszym przypadku to jest ta podstawowa 18-calowa felga. I co jest ciekawe, można sobie, jak Wam nie pasują te kołpaki aerodynamiczne, to ją zdjąć i wówczas, o, macie taką prawie jak kutą. Co ciekawe, można sobie nawet na AliExpress czy na Allegro zamówić nakładki tylko na to i wówczas macie całą aluminiową felgę, ale zużycie energii rośnie, ponieważ według producenta te felgi są jeszcze, znaczy te kołpaki są jeszcze bardziej aerodynamiczne niż w poprzedniej trójce. To Lenar sobie będzie tutaj radził ładnie z kołpakiem. Poszło? Przednia szyba jest taka sama. Takie same są tutaj te elementy w szybie, które mają kamery. O, tam widzicie i widać tutaj też, że one są z tym takim czerwonym zwierciadełkiem w środku. Takie same są lusterka, takie same są słupki A, takie same są słupki B i tutaj w nich kamery. Taki sam jest tył samochodu, takie same są klamki w drzwiach. Natomiast same drzwi podobno zamykają się lepiej dzięki użyciu jakości premium materiałów. To, czym chwali się Tesla, to właśnie lepszym wygłuszeniem drzwi i zdecydowanie lepszym wygłuszeniem całego samochodu. Zastosowano na przykład podwójnie klejone szyby, nie tylko tutaj z przodu, bo stara również to miała, o, proszę bardzo, podwójnie klejona, ale o ile w starej z tyłu mieliśmy pojedynczą szybę, to teraz w nowej ta szyba również jest z tyłu podwójnie klejona. Oprócz tego, żeby zminimalizować hałasy pochodzące z wiatru opuwającego samochód, to zobaczcie, tutaj mieliśmy taką w starej wielką szparę pomiędzy szybą a słupkiem i to samo tutaj w tym miejscu i to samo tutaj w tym miejscu na końcówce, to w nowej zastosowano nowe uszczelki, które dużo lepiej wypełniają tutaj te wnęki i z tej strony i z tej strony i tutaj z tyłu, więc ta powierzchnia jest bardziej wypłaszczona, dzięki czemu ten szum wiatru w środku ma być mniejszy. Dach dokładnie ten sam, czyli cały szklany, tu jest belka wzmacniająca, nic tu się nie otwiera, natomiast to jest cała jedna długa szyba od tutaj tej belki, która jest tam, tam w środku, aż do końca, identycznie było w starej wersji. To, co się zmieniło najbardziej, to tył samochodu. W starej Tesli mieliśmy lampy, które są tutaj zespolone, o przepraszam bardzo, zespolone z tym błotnikiem, więc jak otworzyliście bagażnik, to tutaj mieliście kierunkowskaz, ewentualnie jak na awaryjnych staliście na poboczu, tutaj mieliście też lampę. Zderzak troszkę przemodelowano, zwróćcie uwagę, że w starej wersji nie ma nawet oczka takiego, żebyście mogli wyciągnąć samochód z rowu, jak do niego wpadniecie, albo laweciarz, żeby mógł Was wciągnąć. Trzeba było podczepiać się na przykład pod któryś z wahaczy, żeby auto wyciągnąć. Tutaj mieliśmy plastik, siłownik podnoszący klapę i opuszczający mieliśmy jeden, a tutaj mieliśmy taki teleskop. Bagażnik był całkowicie płaski tutaj i miał schowek pod podłogą. Jak to wygląda w nowej? Proszę bardzo. Raz, że pojawił się napis Tesla tutaj na klapie bagażnika. Dwa, przemodelowano zderzak. Pojawiło się oczko, w które można wkręcić sobie hak i wyciągnąć samochód. Tutaj mamy już reflektory, znaczy lampy tylne, które jadą nam do góry razem z klapą bagażnika i wówczas, jak stoicie na przykład na tym wspomnianym poboczu i coś grzebiecie w bagażniku, żeby inni Was widzieli, to tutaj w tym miejscu macie kierunkowskazy, czyli na przykład awaryjne w tym momencie, a jeszcze jak włączycie światła postojowe, to również tutaj czerwona lampka się zapala. To, co się też zmieniło, to tutaj mamy już dwa siłowniki. Tu nie ma standardowego teleskopu, tylko są dwa siłowniki. To mamy tutaj wreszcie miękki materiał, a nie plastik, więc jest znacznie lepiej. Ale na przykład głośniki nieprzyjemnie nadal wystają, o, tutaj z tej części, czyli z tylnej półki. Nadal mamy schowek tutaj, taki duży. Nawet tę część tutaj ładnie obito materiałem, gdzie w starej jest to plastikowe, pojawiły się takie dodatkowe wnęki po bokach, czyli tutaj i tutaj, co jest praktyczne, bo możecie mniejsze przedmioty rzeczywiście tutaj wozić i nie latają. W związku z tymi zmianami, czyli z dwoma tymi wgłębieniami, jakimiś tutaj delikatnymi zmianami, pojemność bagażnika to 594 litry i to dokładnie 33 litry więcej niż w poprzedniku. Z przodu dodatkowo mamy Franka, który ma 88 litrów, więc łączna pojemność obu bagażników w nowej Tesli to 682 litry. Raz,
No, dwie, tak. Na siłę tutaj jeszcze zostaje trochę miejsca na jakieś plecaczki. Tutaj zostaje miejsca też na plecaczki albo na miękkie walizki. Natomiast z doświadczenia wiem, że lepiej jest pakować się w Tesle 3 z miękkimi walizkami. Ten otwór tutaj jest stosunkowo niewielki, niestety, w związku z czym takie duże walizki tylko w ten sposób wrzucicie. Lepsze będą zdecydowanie albo kabinówki, albo coś miękkiego. Natomiast sam bagażnik jest naprawdę ładnie wykończony. Oczywiście możecie powiedzieć, że to bzdet, bo przecież nie jeździcie w bagażniku, ale chodzi o to, że plastiki lubią się rysować. Po prostu po jakimś czasie widać na nich ślady od bagażu, a tutaj tych śladów nie będzie widać, no chyba, że to się powyciera. Ostatnie dwie zmiany, takie z zewnątrz względem poprzednika, albo takie techniczne można powiedzieć. Tutaj pojawiły się, zobaczcie, o, takie elementy w przednich i w tylnych drzwiach po obu stronach. I jak zamykacie drzwi, to tutaj ten element się mocuje. To też ma za zadanie usztywnić konstrukcję, sprawić, że te drzwi będą pracowały po prostu lepiej, ciszej. Generalnie na przykład na wybojach, ponieważ drzwi są bezramkowe, będą poddawane mniejszym obciążeniom, mniejszym ruchom i nie będzie tutaj nic trzeszczało. W starej jest tak, że po 5000 km gdzieś tutaj rzeczywiście zaczęły dobiegać jakieś hałasy. Natomiast pomogła jedna rzecz. Silikonem posmarowanie uszczelki i problem całkowicie zniknął, bo po prostu ta szyba jak pracuje, jak jedziecie po nierównościach, to gdzieś tam o uszczelkę ocierała. Po zastosowaniu silikonu problem zniknął. A tutaj tego problemu ma w ogóle nie być dzięki właśnie zastosowaniu tych takich haków tutaj, które wchodzą w próg. I ostatnia zmiana to dwa nowe kolory. Jeden to jest ten Ultra Red i producent twierdzi, że za 9000 zł dostajecie lakier magiczny. Magiczny, bo zmienia swój kolor zależnie od tego, jak pada na niego światło i pod jakim kątem na niego patrzycie. Patrzę na niego pod każdym kątem. Tak, śmak, srak. Zmienia tylko kolor, jak się od niego odwrócę. Nie ma koloru, jest kolor, nie ma koloru. Pomijam fakt, że w tym bordowym bordowym lakierze wygląda po prostu jak dziadkowóz. Brakuje tylko kosza z grzybami, kapelusza i możecie ruszać w drogę. Pod względem gabarytów auto kompletnie się nie zmieniło. To nadal 472 cm długości i 287,5 cm rozstawu osi. Dla porównania najnowszy Mercedes klasy C jest o zaledwie 3 cm dłuższy, ale ma też o 1,5 cm mniejszy rozstaw osi, więc śmiało możemy mówić o Tesli Model 3, że jest to reprezentant segmentu D. Jak wiemy, w Mercedesie, czy tam w samochodach klasy premium tego segmentu D, za dużo miejsca na tylnej kanapie nie ma. No jako, że jest to elektryk, to tego miejsca jest tutaj ciut więcej. Natomiast tak, tutaj nie mogę włożyć stóp pod fotel tak całkowicie, bo on jest nisko teraz maksymalnie opuszczony i tego miejsca na stopy jest niewiele. Kanapa jest dosyć nisko, więc te nogi mam nadnaturalnie wysoko pod kątem. Tutaj gwalę już głową w ten piękny, szklany dach. Przestronność identyczna jak w poprzedniej wersji. Co się zmieniło? Po pierwsze, zmieniło się obicie foteli z tyłu. Jest to dużo, tam to jest taki ordynarny plastik, a ten nawet jest delikatnie miękki i jak na niego spojrzycie, to ma nawet taką fajną fakturę. Są zupełnie inne kieszenie, tutaj na takich gumkach, które są dużo bardziej praktyczne, bo tamte są po prostu szmaciane, jak coś Wam głęboko wpadnie, to trudno stamtąd to wydostać, tutaj działa to znacznie lepiej. Tam mieliśmy dwie lampki do czytania umieszczone tutaj w tym miejscu, teraz mamy dwie lampki takie sensoryczne, dotykowe po bokach. Pozostały takie haczyki, pozostało ładne wykończenie pod sufitki. Zmieniły się natomiast nawiewy, bo o ile w poprzedniku mieliśmy tu po prostu nawiew, to teraz mamy całe centrum sterowania. Tam w poprzedniej mieliśmy dwa gniazda USB-C, tak jak tutaj w starej, i tutaj po prostu dwa nawiewy. Teraz tymi nawiewami z tyłu Tesli steruje się dotykowo z tego ekranu. Proszę bardzo, cyk. Cyk. Można oczywiście też zmieniać sobie siłę tego nawiewu, natomiast nie mylmy tego z trzecią, czy tam nawet czwartą strefą klimatyzacji, bo temperaturą tutaj nie będziemy sterowali, nie możemy. Możemy tylko sterować siłą nawiewu i tym, gdzie ten nawiew ma być skierowany. O, natomiast mamy też takie małe centrum multimedialne. A, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. O, możecie sobie przesunąć tutaj, jak dzieciaki jadą na przykład, to mogą sobie przesunąć ten fotel pasażera bardziej do przodu. Mamy natomiast centrum multimedialne, możemy sobie włączać radio, możemy sobie strzelić Netflixa, możemy włączyć sobie YouTube'a, a nawet możemy sobie pograć w gry.
Co ciekawe, jak nie sparujemy słuchawek Bluetooth z tym tutaj, to jak cokolwiek włączymy, to będzie słychać w całym samochodzie. Ale wystarczy podpiąć słuchawki Bluetooth tutaj do tego i wówczas pasażerowie z tyłu siedzący mają dźwięk tutaj pochodzący z gier, z Netflixa czy YouTube'a wyłącznie na swoich słuchawkach, a ci co jadą z przodu słuchają normalnego audio, które gra. To, co jeszcze się zmieniło, to w poprzedniku mieliśmy 3 niezależnie ogrzewane siedziska. To, to i to. Dzisiaj, teraz mamy już tylko 2 siedziska podgrzewane. Gdzie one są tutaj? Gdzie to się włącza? O, tutaj widzicie? To skrajne i to skrajne, natomiast środkowe jest już niepodgrzewane. I dobrze, bo rzadko będziecie tutaj kogoś wozili, chociaż miejsca na stopy jest akurat sporo, więc jeżeli tu trzecia, mniej rosła niż ja osoba usiądzie, to da radę jechać ze względu na to, że o tutaj jest to tak wyprofilowane i stopy będzie mogła sobie trzymać tam. Poprawiła się jakość materiałów. Zobaczcie, to wszystko tutaj jest mięciutkie, fajne, przyjemne. To jest oczywiście sztuczna skóra, ta biała dodatkowo kosztuje 5,5 tysiąca złotych, ale to wszystko jest miękkie, przyjemne w dotyku. Nawet, zobaczcie, wyłożono cały środek tutaj tych kieszeni bocznych taką przyjemną w dotyku wykładziną, nawet od tej strony. Więc jakiekolwiek graty tam dzieciory czy wy nie wrzucicie, to one nie będą brzęczały, nie będą hałasowały, a plastik nie będzie się rysował. Super! Natomiast jeżeli chodzi o niektóre zastosowane materiały, to wolałem je w starej Tesli. Zobaczcie, tutaj mamy to z takiej gładkiej skóry, tutaj mamy pasek świetlny LED, bo się pojawiło oświetlenie ambiente i srebrną listewkę. Mnie bardziej się podobała taka alkantarka tutaj, która jest na boku. To wszystko tutaj było miękkie, tam gdzie potrzeba i podobało mi się to drewienko też z tym srebrnym paseczkiem. Teraz tego nie ma, teraz jest tak bardziej po ikeowemu bym powiedział, więcej tutaj jest takich gładszych, ascetycznych, jeszcze bardziej minimalistycznych powierzchni, natomiast też jest tak, że to jest po prostu ładne i tu zwróćcie uwagę, ta część jest już też obita takim przyjemnym, miękkim materiałem, w środku wyłożone to wykładziną, natomiast w starej wersji mamy tutaj po prostu plastik i w środku też plastik, podgumowane tam jedynie dno było. Nawet jak pukacie, to słyszycie, jaka jest różnica? Duża, nie? I to też odpowiada za ten dźwięk. Nadal pewne niedoskonałości można zauważyć. To jest tak, że odbieracie Teslę, to rzeczywiście przyjrzyjcie się dokładnie na przykład szparom, bo tutaj ten słupek C nie został dobrze zlicowany z klapą bagażnika. O ile z tamtej strony jest w porządku, gładziutko, to tutaj nam robi się taki delikatny próg, ale to oczywiście kwestia tego, że zwracacie uwagę w salonie przy odbiorze auta, ej, ale wyregulujcie to i tutaj można na zawiasach sobie to poprawić. Pod względem stylistyki bardzo podobnie jest z przodu jak w poprzedniej wersji, natomiast nie ma już tutaj też takiego drewienka, tylko jest taki przyjemny materiałowa ta część. Tu jest wszystko mięciutkie, to jest wszystko przyjemne. Tu pojawiła się listwa świetlna, która wchodzi na drzwi, jeszcze tam jest z tyłu w tych drzwiach. Natomiast to oświetlenie ambiente niestety ma tutaj tę wadę, że można je tylko włączyć, wyłączyć, zmienić sobie kolory, ale nie można na przykład regulować jasności. Ono samo automatycznie przyciemnia się w nocy i nie możecie go rozjaśnić. Zmienił się ten ekran, wielkość jest dokładnie ta sama, 15,4 cala, ale po pierwsze jest jaśniejszy, a po drugie ma mniejszą ramkę, tą tutaj, czyli sama przekątna ekranu tej powierzchni, która świeci, jest identyczna, ale jak mierzylibyśmy to jako całość, to ta przekątna będzie tutaj mniejsza niż w poprzedniku, a teraz chciałem Wam pokazać, a jest już na maksymalnie rozjaśniony, oczywiście może być też ciemniejszy, może być ustawiony na auto, czyli zapada zmrok, zapalają się światła i przechodzi sobie w tryb ciemny i ja w swojej dokładnie tak to mam ustawione. Sama intuicyjność tego, na początku byłem przerażony, ale powiem Wam, że to wszystko jest tak zaprojektowane i z biegiem czasu było tak udoskonalane, że dzisiaj jestem w stanie naprawdę wszystko sobie tutaj zrobić szybciutko za włączeniem jednego przycisku, wszystko poustawiać. Nawet jak mam ogrzewanie foteli, to mam sobie ustawione na auto i on świetnie dobiera to automatyczne, wie kiedy dogrzać fotel, a także w tej najnowszej wie kiedy go wentylować, ponieważ fotele teraz są również wentylowane, są perforowane i są i podgrzewane, i wentylowane. Te z przodu, te z tyłu są jedynie podgrzewane. W starej były podgrzewane tylko
i wyłącznie, nie można było nawet za dopłatą kupić sobie wentylowanych. Plus jest taki, że naprawdę i wnętrze, i te fotele, i ogrzewanie kierownicy momentalnie łapią temperaturę. To jest tak, że wyjeżdżam tutaj stąd, dojeżdżam do ulicy i już czuję ciepło na kierownicy i na fotelu. Więc działa to zimą perfekcja. Jeszcze wracając do intuicyjności obsługi. Tutaj zobaczcie, to wszystko można sobie zaprogramować. Tutaj mamy teraz audio. Jak pociągnę w górę, to mogę sobie wybierać źródła. Mogę ustawiać sobie dźwięki. A propos samego dźwięku, właśnie, skoro przy tym jestem, to standardowa Tesla poprzednia w wersji RWD, taka jak moja, miała 9 głośników. Wersja long range, czyli która miała dwa silniki z przodu i z tyłu, ta mocniejsza, miała już tych głośników 14 bodaj albo 15, a ta ma 17, dwa subwoofery, dwa wzmacniacze i niestety nie gra to dobrze. Tesla chwali się, że tutaj mega poprawiła, że jest w ogóle petarda teraz to całe nagłośnienie w tym samochodzie. Niestety tak nie jest. A dlaczego tak nie jest, już Wam mówię. Jak tu sobie poustawiamy według własnych preferencji, to ten bas jest dudniący. Jak zmniejszę subwoofer, to ten bas nie jest taki sprężysty, on jest taki pierdzący. Po prostu trudno jest tutaj wyregulować niskie tony tak, żeby Wam nie przeszkadzały. Są takie dudniące, nieprzyjemne, gdzieś tam coś wpada w rezonans. I szczerze, z ręką na sercu powiem Wam, że w RWD mojej, gdzie jest tylko 9 głośników, to audio wydaje się grać znacznie lepiej. Może nie ma tak przestronnego tego dźwięku, ale ma tam centralny ten głośnik, kilka głośników gdzieś tam po bokach i naprawdę gra lepiej niż to tutaj nowe w long range'u. Przykre to troszkę. Przykre jest też to, że zniknęły manetki. Po pierwsze zniknęła manetka do zmiany przełożeń. Tam to było intuicyjne. W górę to jedziemy do tyłu, w dół to jedziemy do przodu. Kliknięcie, to mamy park. Teraz jak chcemy tu ruszyć, to musimy nacisnąć hamulec i tu samochodzikiem do góry podjechać i wtedy Wam nawet podpowie, co zrobić, żeby jechać. Jak chcemy pojechać do tyłu, to musimy tak przejechać samochodzikiem. Jak chcemy zaparkować, to musimy tutaj przycisnąć P. Łatwo się pomylić, niestety. Przynajmniej w początkach użytkowania i zdarzyło mi się, że zamiast do przodu chciałem pojechać do tyłu. Ma tutaj taką funkcję, która teoretycznie sama powinna włączać bieg. O, proszę, automatyczny wybór biegu po postoju. Podczas postoju automatycznie zmienia bieg na D lub R, jeśli drzwi są zamknięte, pasy kierowcy zapięte i hamulec jest wciśnięty. Tylko ja bym temu nie zaufał, bo to działa na tej zasadzie, że gdzieś powiedzmy, zresztą zobaczmy. O, tu jest to opisane. Funkcja tego autonomicznego wyboru biegu po postoju jest obecnie w wersji beta. Bieg jest wybierany na podstawie trajektorii, która doprowadziła do Twojego aktualnego miejsca parkowania, a także informacji z czujników o aktualnym otoczeniu. Zawsze sprawdzaj, czy wybrany bieg odpowiada Twoim oczekiwaniom, zanim wciśniesz pedał przyspieszenia. Czyli polega to na tym, że samochód zapamiętuje, że wjechałem do garażu tyłem i jak do niego wsiadam, to od razu mogę ruszać teoretycznie do przodu. Ale jeżeli to działa, tak jak te kamery, które mierzą odległość od przeszkód, to nie, dziękuję, zdecydowanie nie. Dobra, do tego jeszcze można się przyzwyczaić. Gorzej, że zniknęła także dźwignia odpowiadająca tutaj za kierunkowskazy. Teraz włącza się je strzałeczkami tutaj na kierownicy. I tak, jak jedziecie na wprost i na przykład musicie skręcić w jakąś uliczkę albo jak wyprzedzacie kogoś na autostradzie, to nie sprawia to trudności, szczególnie, że nie musicie wyłączać tego kierunkowskazu, tylko auto rozpoznaje, kiedy zmieniliście na przykład pas ruchu, albo kiedy już skręciliście i wyprostowaliście tę kierownicę, to wyłącza ten kierunkowskaz. Problem polega się, gdy na przykład jedziecie na rondzie, jedziecie tak i chcecie skręcić tam. No to do którą mam teraz wcisnąć tą strzałeczkę? Albo wyjeżdżam tyłem, skręcam, bo chcę się włączyć do ruchu. No ja... No którą? Tą czy tą? Bo ta mi pokazuje, że to jest prawy kierunkowskaz teraz, ale dupa to jest lewy kierunkowskaz. No idiotyczne rozwiązanie, naprawdę idiotyczne. Oczywiście można się do tego przyzwyczaić, tak samo jak do tego, że nogę lewą albo prawą. Nauczycie się z tym żyć, tylko niestety nie będziecie już tacy sprawni. Ale plus jest taki, że pojawiły się na kierownicy już też inne przyciski, a nie tylko pokrętła. Mamy na przykład przycisk w tym momencie do światełek i rzeczywiście jak tylko przytrzymacie to na przykład, to włączyliście sobie długie w tym momencie.
Tutaj możecie sobie, jak go naciśniecie, to jednocześnie, o, tu możecie sobie przeciwgłowę tylne włączyć, tu możecie sobie ustawiać. Wiem z doświadczenia, że się jeździ tylko na auto, bo wówczas też długie są automatyczne. Tutaj mamy teraz przycisk odspryskiwacza i faktycznie jak raz się go przytrzyma, no to też możecie sobie, o, włączyć coś z tego. Nie trzeba tego robić z ekranu, tylko jak to naciśniecie, to można sobie też tym kółeczkiem prawo-lewo, o, zmieniać. Wyłączyć albo włączyć automat, a jak go się przytrzyma, to się spryskuje szybę. Mamy też tutaj włączanie, możliwość włączania tempomatu tutaj tym kółeczkiem. Raz albo dwa razy trzeba przycisnąć, zależnie co sobie wybierzecie i działa. No i jest też przycisk kamery i to jest to, o czym mówiłem. To są jedyne dwa widoki z kamer. Innego widoku mieć po prostu nie możecie. Nie ma 360 stopni. Niektórzy pisali w komentarzach, tak, ale przecież można sobie włączyć inne kamery. No pewnie, że sobie, no jasne, że można sobie włączyć inne kamery. Można sobie włączyć po... Live nie został zapisany, podgląd kamery. Można sobie nawet, mogę siebie i silnego oglądać, bo tutaj ma kamerkę. Mogę sobie każdą kamerę faktycznie mogę sobie włączyć, proszę bardzo. Tylko, że co z tego, jak se mogę tak każdą włączyć, skoro jak już będę cofał, na przykład, to już se ni cholery niczego nie włączę. Żadnej innej kamery, tylko widok mam z tych trzech przypisanych. Ta część konsoli się zmieniła, ponieważ teraz mamy zasuwane cupholdery. W starej one były cały czas otwarte, teraz mają klapeczkę. Tutaj nadal mamy duży schowek, z którego niestety zniknęły gniazda USB-C. Tam mieliśmy dwa takie gniazda USB-C. Fajnie, na stałe miałem tam wpięte kabelki, one sobie tutaj leżały, nikomu nie przeszkadzały. Jak trzeba było podładować, to tylko cyk się włączało, wkładało tam. Mamy gniazdo zapalniczki. Zostało nam tylko jedno gniazdo USB-C, troszkę gorzej umieszczone niestety, bo o tutaj, w ten sposób i tam wpinane, co nie jest łatwe, żeby tam wpiąć, to gniazdeczko jest tutaj. Zaleta tego gniazdeczka jest taka, że ma moc aż 65 W, co oznacza, że możecie nawet laptopa z niego sobie dosyć szybko i sprawnie podładować, bo to jest plus. Natomiast jeżeli chodzi o generalnie wykończenie samego schoweczka, o to jak to tutaj wszystko jest praktyczne, no to nie można do tego mieć żadnych uwag, nawet do pojemności, bo ta jest spora. Zobaczcie, tu jest dużo miejsca i jeszcze tam się znalazła jedna półeczka. Jeszcze jedno gniazdo jest w schowku. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam ten schowek, o widzicie, i tu jest nawet wpięte USB, ale to służy głównie temu, żebyście gdzieś zapisywali obraz z kamer. Jak macie centry albo jak jedziecie i kamery nagrywają otoczenie, to mogą się zapisywać na takim pendrive'ie i w dodatku ten schowek możecie sobie zabezpieczyć pinem. Czyli jakby ktoś chciał pozbawić Was tego pendrive'a, żebyście nie mieli dowodu na wykroczenie, które popełnił, to nie może tego zrobić, bo jak zabezpieczycie sobie schowek pinem, to go po prostu nie otworzy. Schowek, nie można go otworzyć tutaj i na początku przy pierwszym teście też marudziłem, że o Jezu, nie można otworzyć schowka, tylko że można przypisać temu pokrętłu różne funkcje. I proszę bardzo, naciskam i otwieram sobie schowek bez problemu. Jest fajnie wykończony, ale teraz fatalnie się zamyka. Posłuchajcie tego. Au! Świetnie działa rozpoznawanie mowy. Rewelacyjnie. Zmniejsz temperaturę do 19 stopni. Włącz wentylację fotela kierowcy. O, odtwarza utwór wentylacja fotela kierowcy. Włącz ogrzewanie kierownicy. Rewelacyjnie. Otwórz okno pasażera. Nie! Nie! Przepraszam, tam mieliśmy kamerę zamocowaną. Otwórz bagażnik. Otworzył bagażnik. Zamknij bagażnik. Ale czad! Zanim wyjedziemy w trasę testową nową trójką, to chciałbym w starej zmierzyć jedną rzecz. Jak jest głośno w decybelach przy powiedzmy 100 km na godzinę? I porównamy to z tą nową. No bo tak, podwójnie klejone szyby teraz z tyłu, lepsze materiały wykończeniowe, ponoć lepsze wygłuszenie, inne te uszczelki w drzwiach. Wszystko to powinno rzeczywiście powodować, i tak twierdzi Tesla, że jest lepiej ta nowa wyciszona. Zobaczymy, jaka jest ta różnica i czy w ogóle jest. Takie 64-65 decybeli. 64-65.
odczuwalna dla ucha będzie dopiero różnica na poziomie 3-4 dB. Skoro tu mieliśmy 64-65, no to możemy oczekiwać, że w nowej będzie to w okolicach 60 dB przy podobnej prędkości, czyli 100 km na godzinę. No to teraz wsiadamy w nową i zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie około tych 60 dB. Tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Jeżeli czujecie pewien niedosyt związany z tym, że o tej nowej trójce nie powiedziałem niczego, o aplikacji, o tym, że możecie otwierać ją telefonem, mając go tylko w kieszeni, nawet go nie wyciągając, o tym, jak to wszystko się paruje ze sobą, co możecie zrobić z tymi wszystkimi multimediami, to odsyłam Was do tego filmiku, bo tutaj swoją Teslę trójkę przetestowałem i pokazałem po 5 miesiącach, po 5 tysiącach kilometrów, gdzie te funkcjonalności są dokładnie opisane, gdzie wszystko jest to pokazane i dokładnie tak samo jest w nowej trójce, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak to wszystko działa, czy ten telefon jako kluczyk zdaje egzamin, to kliknijcie sobie w tamten materiał i obejrzyjcie. A my teraz wsiadamy w nową trójkę i mierzymy, ile to decybelów będzie. No, wynik mówi sam za siebie. Tutaj mieliśmy 60-61 dB poziom głośności. Tam 64-65, więc różnica to 3-4 dB i to jest bardzo duża różnica, jak na samochód. 1-2 to tak jak powiedziałem, nie słychać by tego było tak bardzo, ale 3-4 dB to tak naprawdę mówimy już o dwukrotnie większej albo mniejszej głośności, bo to nie jest tak, że 60 dB, że 30 dB to jest połowa z 60. Tak, no nominalnie tak, ale w odczuwalnym hałasie to 3-4 dB to jest dwukrotnie mniejszy lub większy hałas, więc poprawa jest znacząca i to też słychać, jak jedziecie. Tu nie chodzi nawet o hałasy dochodzące z podwozia czy z silników, bo tutaj silników w ogóle nie słychać, ani wydechu, bo wydechu nie ma, a silniki są elektryczne. Natomiast chodzi o te szumy powietrza opływające na nadwozie. I ta lepsza aerodynamika, i te podwójnie klejone szyby, i te zmienione uszczelki w drzwiach, i to lepsze wygłuszenie w samych drzwiach, wszystko to sprawiło, że naprawdę jest znacznie lepiej. Poprawiono też zdecydowanie względem poprzedniej trójki jeszcze jedną rzecz – zawieszenie. I nie chodzi mi tutaj o to, jak samochód wybiera nierówności, bo to jest bardzo porównywalne. To jest tam sama konstrukcja zawieszenia, to są te same amortyzatory, sprężyny, natomiast chodzi o dźwięki. W starej, w mojej Tesli zawieszenie po prostu hałasuje. Cały czas to coś stuka, puka, cały czas coś mnie wkurza. Tutaj zdecydowanie poprawiono jakość, albo zastosowano inne sfożnie w wahaczach, albo wyciszono lepiej nadkola, nie wiem, o co dokładnie chodzi, natomiast ono jest po prostu cichutkie. Przynajmniej w naszym egzemplarzu, który ma przejechane całe, nie wiem, 199 km. Moja już ma 6 tysięcy. Może tutaj po 6 tysiącach też będzie już słychać stuki, nie wiem, to się okaże, ale teraz jest dużo, dużo lepiej. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to pozostał niezmieniony względem poprzednika. Samochód się po prostu dobrze prowadzi, nie można mu nic zarzucić, to wszystko pracuje tak, jak powinno. Możecie sobie jedyne co, to możecie sobie zmienić tryb kierowania na komfort standardowy albo sport i wówczas troszkę ciężej pracuje ten układ kierowniczy, ale to też nie są jakieś spektakularne różnice. Jeżeli chodzi o jazdę po zakrętach, no to mamy tu niski środek ciężkości, mamy dual motor, czyli z przodu jeden elektryk, z tyłu drugi elektryk, bateria po środku w podłodze, więc czuć niski środek ciężkości, czuć, że ten samochód się fajnie, przyjemnie prowadzi. Moje takie odczucie, że w naprawdę szybko przejeżdżanych łukach, ale to mówię naprawdę szybko przejeżdżanych łukach, no brakuje mu takiej pewnej nie tyle stabilności samochodu, co lepszego czucia przednich kół na kierownicy, bo musicie tak jakby delikatne kontry zakładać, nie jest taki super pewny, ale to mówię, to jest przy wysokich prędkościach. Przyspieszenie też można sobie zmienić na chill albo standardowy. Polega to tylko na tym, że inaczej auto reaguje na dodanie gazu. Teraz jak wezmę mu go w chill, to nawet jak mocniej depnę, o tak z 10% pedału gazu wcisnąłem, to on robi to płynniutko. Jak zmienię na standardowy, no to on już jest taki zdecydowanie bardziej agresywny. Każde dotknięcie tego pedału gazu mocniejsze, no to on wyrywa do przodu. Przy chillu nawet jak mocniej wepchnę ten pedał gazu w podłogę, to on robi sobie to dużo, dużo delikatniej. W swojej, powiem Wam, jeżdżę na standardowym, bo ona ma tylko RWD, tylko jeden silnik na tylnej osi, więc
Ten standardowy tam nie daje takiego efektu katapulty, natomiast tutaj zdecydowanie bym jeździł na chillu, bo jak standard sobie wcisnę, no to czuć naprawdę w mózgu, jak Wam się zwoje zaczynają do potylicy przyklejać. Bateria. Bateria tutaj w tym wypadku to 75 kWh. 75 kWh teoretycznie według Tesli powinno starczyć na przejechanie 628 km, ale to oczywiście jest wynik WLTP, czyli homologujemy samochód na rolkach, w laboratorium. On udaje tylko, że jedzie po prawdziwej drodze i to jedzie w konkretnych warunkach, czyli w optymalnej temperaturze, przy optymalnym obciążeniu, z różnymi prędkościami, ale ciągle jest to laboratorium. Jak to będzie w prawdziwym życiu? No w prawdziwym życiu już niektórzy go sprawdzili i na przykład według takich badań, gdzie sprawdza się auto w realnych warunkach, przy prędkości 110 na godzinę i przy 23 stopniach na zewnątrz przejechała 420 km. Czyli możemy założyć, że trasą ekspresową i autostradą, jak pojedziecie te między 120 a 140, to powiedzmy przejedziecie 350 km i tak jest to o 10% więcej niż w poprzedniku. Jak będziecie jeździli głównie po mieście, kręcili się tak jak my tutaj po bocznych drogach, kiedy ta rekuperacja będzie dużo energii odzyskiwała, tutaj zdejmiecie nogę z pedału gazu i ten samochód naprawdę dużo odzyskuje tej energii i to czuć, to nawet 700 km przejedziecie. Natomiast ja obstawiałbym, że takie realne zużycie, kiedy się właśnie kręcicie, tu trzeba z takiej sypialni, jaką jest Grodzisk, pojechać do Warszawy, pojeździć trochę po Grodzisku, pojeździć trochę po Warszawie, no to powiedzmy będzie to realnie 500-520 km i dokładnie takie on wyświetla mi parametry w momencie, kiedy jest naładowany do pełna. Teraz ma 75% baterii i to jest 412 km. A co jeżeli byście się chcieli po drodze doładować na jakiejś publicznej stacji? Maksymalna moc ładowania to 250 kW. I to naprawdę jest imponująca wartość. Ale to jest tak, że to jest szczytowa, maksymalna. Nawet jeżeli podłączycie tutaj ładowarkę, która ma 250 albo 350 kW, na przykład Ionity czy tam jakiegoś Greenwaya, to będzie tak, że rzeczywiście przez jakiś okres czasu ona się może ładować z taką mocą. Ale, jak też pokazały pewne badania i wyliczenia, średnia moc ładowania od 10 do 80% będzie wynosiła 124 kW, już tylko, czyli połowę tej maksymalnej. Mówię o uśrednionym, czyli o tak zwanej krzywej ładowania i średnim wyniku z tej krzywej ładowania. Między 10% a 80%. Jak między 10 a 80% ładujecie, to będzie to trwało wtedy 27 minut, czyli całkiem przyzwoicie. W warunkach domowych ile będzie się ładowała? Ładowarka pokładowa ma 11 kW, ja mam siłę w domu i do pełna od 0 do 100% naładowanie jej to jakieś 6,5 do 7 godzin, czyli łapiecie się jeszcze na taryfę nocną. Chociaż nawet jak łapiecie się na taryfę nocną, to ładując sobie Teslę już się na nocną nie będziecie de facto łapali, bo przepisy mówią, że po przekroczeniu jakiegoś pułapu ta stawka i tak będzie taka uśredniona dzienna. Niemniej 75 kW to i tak bardzo dobry wynik, bo te 75 kWh, przepraszam, bo te 75 kWh dodając jakieś tam straty energii, to powiedzmy będzie to 80 kWh. Przy dzisiejszych cenach energii, już zaokrąglając w górę, to będzie około 1 złotówki za kilowatogodzinę, daje Wam to 80 zł. Za prąd do ładowania na około 500 km. 80 zł. Wyjdzie na to, że to jakieś 15 zł za przejechanie 100 km. Ekwiwalent 2-2,5 litra paliwa w aucie, które ma 500 koni i robi setkę w 4,4 sekundy. To co? Wio? I już. Ale jakoś tak nie mrawo. Proszę, 4,92, 2 setne, prawie 5 sekund. Ale to może dlatego, że wiecie co, trzymałem ją na hamulcu i tak przez pierwsze pół sekundy rzeczywiście jakby była zamulona. To jeszcze raz to powtórzymy, to przyspieszenie, tam coś nie pykło. To teraz zdejmuję nogę z pedału hamulca i od razu ruszę. O, no! Jasne, czyli nie robi się tutaj procedury startu, jak w spalinowych samochodach. Od razu lepiej, ale też nie jest to wynik fabryczny. Silny jest po śniadaniu dzisiaj ewidentnie. 4,63. Jeszcze muszę się na chwilkę tutaj zatrzymać i powłączać tutaj funkcję autopilota wszyscy. Asystent kierowania tak,
Aktywacja autopilot, kliknij raz. Nawigacja, tak. Wykrywanie świateł stopu też. O, zobaczcie, teraz jedziemy 60 na godzinę. O, o, włączyliśmy sobie autopilota i zobaczymy, jak nam się, już wie, że jest zakręt, już wie, zobaczcie, przyhamował sobie sam do 50, choć ma 60 ustawione max. Ciekawe, czy wie, że tutaj jest rondo. To mnie interesuje. Chyba wie, że jest rondo, tylko ma tutaj tego autopilota do, delikatnie obróć, no, delikatnie, no, delikatnie obróciłem. O, 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 zobaczcie, co on robi. Prawie przytarła krawężnik i co teraz będzie? Dobrze, no już się wyłączyło. No niestety, w polskich warunkach to nie działa, bo też przepisy tego po prostu nie dopuszczają, więc macie tutaj tak naprawdę nie autopilota, tylko macie tutaj taki bardzo dobrą autonomię jazdy, tak bym to nazwał. Taką autonomię, która nawet przy niskich prędkościach w takim łuku potrafi sobie bez problemu poradzić z tą kierownicą, no ale nie jest tak, że wprowadzicie dane w nawigację i poprowadzi Was idealnie do celu. Zresztą możemy spróbować. Prowadź do Warszawa, ulica Puławska, 250. Teraz wjedź na rondo i zjedź pierwszy zjazdem. No to powinna wiedzieć, że wjeżdża na rondo. No. Oj, 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 oj. Asystent kierowania przerwany z powodu błędu systemu. No, nie wiem jakiego systemu, ale dobrze, okej. Okay. Tak. Jest, dobrze. Max 140. Uuu, to przeszarżowałam. 120. Ale widzicie, teraz wie i rozumie, że jedziemy po łuku i robi to. Zobaczcie, jak płynnie. Super. Może tak dla pewności będę trzymał, bo na co chwilę, jak jeszcze raz nas wyłączy, to już w ogóle nie włącza autopilota. No i co, zacznie się rozpędzać? O, zaczyna się rozpędzać. O, dobra. Dobra. Delikatnie obróć kierownicę. Obróciłem delikatnie. Zobaczcie, wjeżdża na swój pas ruchu. Jezus Maria. Jako autonomia jazdy działa super. O, jak jedziecie w takich normalnych warunkach, ale jednak rondo, jakiś tam wjazd, zmiana pasa ruchu, nie zaufałbym ani trochę, szczerze mówiąc. No gdzie tak pędzisz, kurna, szalona? 120 miało być, no. No dobra, 130, niech będzie, 130. Jest ciszej, znacznie, niż w tej poprzedniej i zaczynacie to czuć, jak jedziecie właśnie z prędkościami autostradowymi, z prędkościami, jakie panują na drodze ekspresowej. To faktycznie teraz dopiero odczuwalne są przede wszystkim mniejsze szumy tego całego wiatru opływającego nad wozie powietrza. Cena. Podstawowa wersja z napędem tylko na tył, ona tam ma niespełna 300 koni mechanicznych, 6,1 do setki. Dla mnie do kręcenia się wokół komina wystarczająca w zupełności, ona ma też trochę mniejszą baterię, bo tam jest 60 chyba 7 kWh netto. Kosztuje 213 tysięcy złotych. Ta Dual Motor 498 koni, 4,4 do setki, to wydatek 240 tysięcy złotych. To teraz pokażcie mi na rynku auto spalinowe, które ma 500 koni mechanicznych, 4,5 sekundy do setki i kosztuje 240 tysięcy złotych. I ma takie wyposażenie, bo tutaj już w standardzie macie i ten 8-calowy ekranik z tyłu, na którym dzieciory mogą się bawić, tudzież którym mogą przesuwać sobie fotel albo regulować nawiewy. Macie już wentylację foteli, bo wszystko to jest w standardzie. Macie wszystkie funkcjonalności tego ekranu. Macie funkcjonalność kluczyka w telefonie. Wszystko, tak jak tutaj widzicie, to jest wersja seryjna oprócz foteli. Wersja podstawowa oprócz foteli. Za białą skórkę, za takie ładne wnętrze musicie dopłacić 5,5 tysiąca złotych. Z dodatków macie tylko większe felgi, które kosztują 8 tysięcy złotych, 19-calowe, ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że ta większa felga będzie powodowała trochę mniejszy zasięg i zwiększała delikatnie zużycie energii, więc tam pewnie kilkadziesiąt kilometrów mniej, może kilkanaście przejedziecie z tamtą felgą. Generalnie no jest tak, że Tesla wyznaczyła pewne standardy w świecie elektryków. No i niestety prawda jest taka, że w świecie elektryków jest Tesla, a potem długo, długo nic. Niesamowite w tej marce jest to, że ona naprawdę uczy się na błędach i wyciąga wnioski z błędów, jakie popełniła. I słucha klientów. Klienci mówili, fajna ta trójka, ale trochę za głośna. To wsadzili podwójnie szyby klejone z przodu i z tyłu, to zmienili uszczelki, to popracowali nad lepszym wygłuszeniem drzwi i generalnie samochodu.
Świetne jest w niej to, że ten system się tutaj ciągle aktualizuje. Ciągle dochodzą nowe funkcjonalności. I jak coś się nie podoba klientom, bo tutaj jest, wiecie, tutaj na przykład powiedzieli, że wkurzają ich dźwięki, to wprowadzili tryb Joe. Bo jakiś Joe napisał do nich maila, że jego wkurza to, że co chwilę pik, pik, tuk, tuk, stuk, pi, pi, pu, pu, pi, pi. I tak go to wkurzało, że zadzwonił do Tesli, czy tam napisał maila i powiedział: ej, słuchajcie, no zróbcie coś z tym, bo moje dzieci nie mogą spać na tylnej kanapie. To, co Tesla zrobiła, to od imienia tego gościa wprowadziła tryb Joe i teraz naciskacie tylko jedną ikonkę i wyłącza wszystkie irytujące dźwięki, dźwięki, które mogłyby Was irytować. No mnie też parę rzeczy irytuje w tym samochodzie, nie rozumiem po co, a raczej wiem dlaczego. Dla oszczędności pozbyto się tutaj dźwigienek, kierunkowskazów i zmiany biegów, natomiast jest to było dużo intuicyjniejsze rozwiązanie. No, to co za chwilę wymyślą? Trójkątną kierownicę, bo im się okrągła nie podoba? A trójkąt będzie mógł być o tyle mniej materiału mieć na sobie i będzie tańsze jego wykonanie? No, o co kaman? Nie rozumiem. Ja wiem, że Tesla eksperymentuje i w niektórych autach już możecie sobie wolant na przykład zamówić. No tylko niektóre te rozwiązania są po prostu całkowicie bezsensowne. Są na wyrost, są niepraktyczne. Wolałbym zdecydowanie te zwykłe dźwigienki, to co, chociaż tak jak mówię, można się do tego przyzwyczaić. Generalnie nie jest to nowa trójka, tak bym nie powiedział. Powiedziałbym, że to jest bardzo głęboki facelifting, który mnóstwo rzeczy poprawił w tym samochodzie i bardzo niewiele zepsuł, takich jak choćby ta kierownica.